Emilka, czy jesteś ciekawa filmu o Bobie Marleyu? Oczywiście, że jestem. Ja za każdym razem, gdy jestem na premierze, jestem bardzo ciekawa filmów, na które chodzę, więc również bardzo chętnie oczywiście obejrzę. No właśnie, bo my dopiero co rozmawiałyśmy, ja pytałam Cię o studniówkę, a Ty w weekend pojawiłaś się na kolejnej, no więc słuchaj, jak było? Dokładnie, nie ma co się ograniczać. Było równie cudownie, naprawdę. Studniówki to jest dla mnie coś świetnego, bo jest to taka impreza, taki bal. To jest lepsze określenie, że to jest taki bal, który się zapamięta naprawdę na całe życie i możliwość właśnie zabawy i spędzenia czasu z ludźmi, którzy są mi bliscy, jest dla mnie bardzo ważna i ja się bawiłam super. W ogóle ostatnio zauważyłam, że stawiasz na proste włosy i wyglądasz przepięknie, bardzo dużo pozytywnych komentarzy, ale jak to wygląda od strony technicznej? Ile czasu zajmuje moje prostowanie Twoich włosów, które na co dzień są no bardzo kręcone? Dziękuję bardzo przede wszystkim. Faktycznie na urodziny i na drugą studniówkę włosy wyprostowałam, ponieważ na pierwszej miałam kręcone, więc stwierdziłam, że żeby nie było tak samo. A jak to wygląda? Nie trwa to długo, tak szczerze. Prostowanie ich zajmuje około godziny, coś takiego, więc niektórzy się dziwią, że tak krótko, ale tak, na szczęście nie idzie to trudno i długo. Ale Ty generalnie lepiej czujesz się w prostych czy w kręconych włosach? Na co dzień zdecydowanie wolę swoje naturalne, ale bardzo lubię mieć też proste włosy. Może osoby, które mają takie na co dzień, możesz sobie się wyrazić, sobie tego nie uświadamiają, ale ja na przykład mając kręcone, nie jestem w stanie tak nimi zarzucać w każdą stronę, robić przedziałka tam, gdzie chcę, czy ich czesać na przykład w ciągu dnia. A te mi to umożliwiają, więc to jest taka ciekawa odmiana.